Miał 35 lat. Prawie wiek Chrystusowy. Młody, troszkę prosty, ale bardzo pracowity i bardzo zatroskany o zbawienie człowieka i o Polskę. Spotkaliśmy się jeszcze raz w Starym Sączu przy klasztorze ojców jezuitów i tam pani Maria, siostrzenica księdza Gurgacza, dziękując za to wyróżnienie, i pani Maria złożyła ten krzyż do Muzeum Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Dzisiaj, jako kapłan, modlę się o beatyfikację księdza Gurgacza. Pytany byłem nieraz przez świeckich i duchownych, po co ty tam jeździsz? A ja mówię, bo to jest święty. A święty, to dla ciebie. Ale jeszcze jest bohaterem. A nie wiem. Jest nie tylko bohaterem, ale jest świętym. I dlatego z wielką odpowiedzialnością za słowo mówię, niebawem będziemy śpiewać radosny hymn dziękczynienia za jego beatyfikację. I bardzo się cieszę, że tu jesteśmy. Nikogo nie wymieniam z imienia i nazwiska, z godności. Wszystkich, każdą i każdego. Z żyjących żołnierzy wspomnę Jana Witowskiego, którego nam dzisiaj tu bardzo brakuje, ale wiem, że jest ktoś bliski z jego rodziny. Kazimierz Polek, który bardzo ciężko choruje, ma 93 lata. Tadeusz Ryba, Zbigniew Optułowicz, Stefan Kulik. To są ci, którzy jeszcze żyją. Modlę się za wszystkich, którzy zginęli i którzy umierali za Polskę, abyśmy mogli żyć. Ale wspomnę, dowódcę oddziału, gdzie kapelanem był kapitan ksiądz Władysław Gurgacz. A więc świętej pamięci Stanisław Piulo, świętej pamięci Henryk Ferenc, który odsłaniał ten pomnik 13 lat temu, Adam Legutko, Julian Nowakowski, Alojzy Legutko i wszyscy inni, których tutaj nie sposób wyliczyć, bo oddziały były liczne. Modlimy się za nich, aby cieszyli się chwałą nieba razem ze swoim kapelanem. Modlimy się za tych, którzy żyją, o ich zdrowie, o ich siły, aby mogli świadczyć o tym, co jest piękne. Teraz przed Bogiem i zgromadzonym tu Kościołem prośmy o miłosierdzie dla nas, byśmy godnie sprawowali tę najświętszą ofiarę.